Witam, witam. Powrócił mityczny tytan, jest to zielona Baba Jaga. Dawniej jeden z moich ulubionych, mitycznych, teraz chyba nie. Ma specyficzny efekt. Otrzymuje następującą kumulację przy zwiększaniu siły obrażeń bohatera. Kumulacja max 10. Mityczny tytan otrzymuje plus 5% do ataku przez okres 3 tur. Ok, dobra. Nie wiem dlaczego myślałem, że to jest do obrony. Do ataku mogę olać. Ona nie będzie mnie trafiała i mogę kręcić od samego początku artami. Teraz tak, oczywiście będę walczył ekstremalnie i w rankingach to, co jest wiadome, to wszędzie są fioletowe drużyny bazujące na Gastil, którego nie mam, więc nie mogę rywalizować tutaj z tą topką, ale uwaga, pierwsza drużyna jest zrobiona z czerwonych postaci. Oczywiście też bazuje na Gastil, który jest właściwie dwiema postaciami w jednej, bo zarówno podbija atak, i to o 150%, to jeszcze zwiększa obrażenia bardziej niż Franz, bo o 55%. Więc to są dwie postacie w jednym, typu Miki, czy tam w czerwonym byłby to Oceanus, plus Franz. Tylko Franz byłby też w innym kolorze. Więc jest to niesamowita postać. Jeżeli ktoś go ma, to oczywiście powinien go zrobić. I teraz tak. Idea tej drużyny. Rakieta nakłada suszę. Rewelacja. Pieprzna daje wzrost i obniża obronę. Super. Aż obniża obronę na ogień. Dodatkowo jej obrażenia z klocka są o 100% większe w zielone postacie, bo ona jest żywiołakiem ognia, więc to jest rewelacja. Szkoda, że jej nie zdążyłem zrobić, ale wkrótce ją zrobię. I dodatkowo Gestalt, który rzuca kostki i te kostki, to obniżenie obrony z kostek liczy się oddzielnie od obniżenia obrony, od suszy, od obniżenia obrony na żywioł, więc drużyna skonstruowana fantastycznie. Wszystko oczywiście ma oddział pod klasę, więc nie dziwi mnie, że ten wynik jest taki nieziemski. Teraz zobaczmy, czym ja mogę tu zaatakować. Jako czerwoną postać zwiększającą obrażenia mam Wilbura, ale sam nie wiem. Dobra, zacznijmy po kolei. Będzie tak, pieprzna do wzrostu. MJ w kiecy do obniżenia obrony. Dobra, mam pomysł. Bo zwykle gram z Ignacio na zwykłych tytanach, ale on mi nie będzie tu potrzebny, bo mogę użyć banerów. A skoro mogę użyć banerów, to mogę zabrać Gestalta. I teraz pytanie, czy Mikiego... Czy w ten sposób to ustawić? Gestalt będzie miał oddział pod klasę. To tu muszę zmienić kolejność. Teraz tak. Wilbur. Wilbur daje plus 100% do normalnego ataku i może się zwiększyć do 140. Będę miał większą siłę klocka. A Miki daje, jak dobrze pamiętam, 140. Gdzie jesteś, Miki? A na tytanie go używałem. Czasem nadal gram Miki. 130. Tylko mam wrażenie, że te 100 od Wilbura nie jest równe temu, co daje Miki. Ja wiem, że to jest 30% różnicy, ale to nie o to chodzi. Dobra, zagram z Wilburem. Gdzie on jest? Mogłem go od razu wstawić, nie? Dobra, zmieniamy kiecę. Dodatkowo będzie mnie leczył, ale ma bardzo niski współczynnik ataku. Teraz tak, tutaj dam kleryka, mnich jest dobrze, ta ma 23%, nie mam oddziału z wyższym atakiem, nie mam rangera ani, o czekajcie, mam wizarda, dobra, zyskałem trochę ataku, a chyba jemu muszę dać przeżycie, nie, dobra, olać, teraz tak. Tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję. Zwoje tak, smoki tak, plus wy i wy. I muszę wykręcić wszystko w pierwszych atakach, w pierwszych trzech ruchach.
Także zacznę oczywiście od smoka, następnie huragany i kręcimy czerwonymi. Okej, nie wiem dlaczego, ale strasznie mi przycinało specę. Kilka razy nie użyłem speca tam, gdzie klikałem w postać. To jest w miarę dobry wynik. Myślę, że tutaj z tym atakiem jestem spokojny o najlepszy 1%. W najlepszym ataku oczywiście będę musiał zrobić kilka normalnych ataków, ale spróbuję zagrać jeszcze jedną walkę, chociaż ta plansza była naprawdę dobra. Okej, to był dużo lepszy atak, bo tutaj nie miałem tego plus 20% bonusu, ale jak zaczynałem walkę, zrozumiałem, jaki był mój błąd. Wziąłem nie ten baner. Wziąłem baner smoka, a nie baner tytana. Baner tytana dałby mi dodatkowe zwiększenie ataku w porównaniu do banera smoka, ale spoko. Prawie 3 miliony wynik spokojnie mnie zadowala.
Także nie będę już go poprawiał. Zostawiam tak jak jest i zagram sobie pozostałe ataki w miarę lajtowo. No bo tu też widzę póki co 1344 miejsce, więc całkiem nieźle. Także dajcie znać, jak Wam poszło. Dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.